Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowny panie prezydencie, pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania państwa na uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy najwyższe odznaczenia państwowe. Witam serdecznie panią Elżbietę Witek, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii Sejmu. Pana Marka Pęka, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii Senatu. Witam pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów wraz z wiceprezesami, członkami Rady Ministrów i kadrą kierowniczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę Manowską. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana Jacka Chlebnego. Witam obecne na uroczystości osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz przedstawicieli konstytucyjnych organów władzy państwowej, centralnych urzędów administracji rządowej i instytucji państwowych, przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych służb mundurowych. Witam zwierzchników i przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych. Witam członków kapituł orderów Orła Białego na czele z kanclerzem orderu panem profesorem Michałem Klajberem. Orderu Odrodzenia Polski na czele z kanclerzem orderu panem Wiesławem Johanem. Orderu Krzyża Wojskowego na czele z kanclerzem orderu generałem dywizji Andrzejem Rełdowiczem. Witam ponadto członków zespołów powołanych przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk pana prezydenta najwyższe odznaczenia państwowe. W uroczystości uczestniczą pani Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami kancelarii oraz doradcami prezydenta. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za wybitną działalność na rzecz polskiej emigracji poprzez pielęgnowanie tożsamości narodowej, zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i demokratycznych, za wierność Polsce wolnej i suwerennej, pan Stanisław Mieczysław Gebhardt, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozów koncentracyjnych Gross-Rosen i Mauthausen, polityk, ekonomista, działacz polskiej chadecji na wychodźstwie, współtwórca światowego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, patriota i społecznik. W uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej, za działalność na rzecz upowszechniania dorobku rodzimej kultury muzycznej oraz konsekwentne wspieranie aktywnego w niej uczestnictwa, pani Joanna Maria Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, dyrygentka i pedagog, minister kultury i sztuki w latach 1997-1999, wieloletnia dyrektor naczelna i programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, propagatorka polskiej kultury muzycznej. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowna pani marszałek, szanowny panie marszałku, panie premierze, szanowne panie i panowie ministrowie, wielce szanowne kapituły orderów, w szczególności orderu Orła Białego na czele z kanclerzami orderów, wielce szanowni państwo prezesi Trybunału Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, czcigodni ekscelencje, księża arcybiskupie i księża biskupi, wielce
Szanowni Państwo posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, panie prezydencie miasta Katowice, ale przede wszystkim w szczególności, czy też ponad wszystko i ponad wszystkich, wielce szanowna damo i wielce szanowny kawalerze Orderu Orła Białego, bohaterowie naszej dzisiejszej uroczystości oraz najbliżsi i przyjaciele czcigodnych państwa odznaczonych. Wszyscy szanowni państwo. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że w tym tak ważnym dla Polski dniu, dniu szczególnym, albowiem zawsze znamionującym wolną Polskę, Polskę ambitną, Polskę pnącą się ku swojemu rozwojowi, ku swojej sile, potencjale państwa, mogę wręczyć te najwyższe polskie odznaczenia dwojgu państwa, dwóm postaciom polskiej, Polski w aspekcie jej właśnie rozwoju, nowoczesnego rozwoju, jej budowania na przestrzeni przede wszystkim tych ostatnich 30 kilku lat prawdziwie wolnej Polski. Mogę uczynić to tutaj, na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie 232 lata temu tamta konstytucja majowa została uchwalona. Konstytucja majowa, którą, jak powiedziałem, mogliśmy czcić spokojnie jako nasze wielkie narodowe dzieło i wielkie narodowe święto, dzień jej uchwalenia w wolnej Polsce. Bo tylko wolna Polska uznawała ten dzień jako święto. Kiedy Polska nie była wolna, ludzie czcili ten dzień albo potajemnie, albo ryzykując represjami, ryzykując więzieniem, ryzykując prześladowaniem. W tym dniu wręczam te ordery. Order Orła Białego, ustanowiony w 1705 roku, najstarsze polskie odznaczenie. Również znamionujące Polskę wolną, niepodległą i suwerenną, bo tylko w takiej Polsce, wolnej, niepodległej i suwerennej, było ono wręczane. Kiedy Polska wolna nie była, odznaczenie zanikało, po to, by znowu wraz z wolną Polską powrócić. Bohaterowie naszej dzisiejszej uroczystości, choć na pierwszy rzut oka ktoś powie, z dwóch różnych światów tworzenia tej nowoczesnej Polski, mają w istocie kilka bardzo ważnych wspólnych cech. Po pierwsze, zarówno dama Orderu Orła Białego, jak i kawaler Orła Białego są absolutnie postaciami znamienitymi w przestrzeni tych właśnie 34 lat od 1989 roku prawdziwie wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, a także i wcześniej. W czasie, kiedy o tą wolność, suwerenność, niepodległość walczono. Oboje wnieśli niezaprzeczalny, absolutny wkład w rozwój właśnie nowoczesnej Rzeczypospolitej, nowoczesnego polskiego państwa. Polski, która buduje się jako państwo silne, jako państwo, które ma swój wyraz. Są zarazem osobami, które wniosły również swój niezwykle ważny wkład w dobro publiczne, w dzieło służby publicznej Rzeczypospolitej, tej naszej współczesnej. Zacznę w kolejności, w jakiej ordery były wręczone.
Pan Stanisław Gebhardt urodził się jeszcze przed II wojną światową. Druga wojna światowa zastała go jako człowieka młodego, czy może nawet byśmy powiedzieli bardzo młodego, ale z bardzo mocnym kręgosłupem patriotycznym, z bardzo mocnym wychowaniem, z bardzo mocną postawą. Urodził się w Poznaniu, ale swoje najmłodsze lata spędził w Krakowie, ucząc się w Krakowie, potem także i w Krakowie przystępując do małej matury. Ale przede wszystkim, kiedy przyszła godzina próby w 1939 roku i kolejnych latach, włączył się od razu w walkę o odzyskanie przez Polskę wolności. Jako młody chłopiec, żołnierz szarych szeregów, później po 15 roku życia Armii Krajowej, nie bał się być w konspiracji, nie bał się działać na rzecz niepodległej, wolnej Polski, nie bał się, krótko mówiąc, walczyć. Skutkiem tego było uwięzienie, skutkiem tego były obozy koncentracyjne, Gross Rosen, Mauthausen, niewola, cierpienie, ale przez które na szczęście udało się przejść, wyjść żywym, po to, by służyć Polsce nadal, po to, by wrócić do Krakowa, ale widząc, że Polska nie jest wolna i nie ma szans na to, by stała się, że trzeba było z tej Polski, w której prześladowano patriotów, po prostu niestety uciekać, po to, by nie zginąć, by nie podzielić losu tych, których zostali pomordowani jako żołnierze niezłomni. Uchodźstwo, bo tak kawaler Orderu Orła Białego zawsze mówił o swoich dziesięcioleciach spędzonych poza granicami ojczyzny. Uchodźstwo, nie emigracja. Uchodźca to ten, kto musi być poza granicami. Musi, bo nie może do swojej ojczyzny wrócić. Musi, bo nie jest to ojczyzna wolna, w której można normalnie żyć. Ale także to uchodźstwo połączone było cały czas z działalnością jakże ważną, nie tylko dla budowania polskich struktur poza granicami Rzeczypospolitej, także polskiej polityki, chrześcijańskiej demokracji, stronnictwa pracy, z którym był związany od młodości, ale także i europejskich. I to jest ten niezwykle ciekawy rozdział. Można śmiało powiedzieć, że pan prezes, który w jakimś sensie był w latach 50., 60. współpracownikiem Roberta Schumana w budowaniu nowoczesnej Europy, ma swój wkład także w stworzenie Unii Europejskiej. Jest tym Polakiem, który ten wkład rzeczywiście realny wniósł jako młody człowiek. Tworząc, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy współtworząc, powiedzielibyśmy dzisiaj młodzieżówki, Międzynarodową Unię Chrześcijańskich Demokratów, której był współtwórcą, w której władzach w efekcie zasiadał, jak i w Unii Chrześcijańskich Demokratów. Parlament Młodzieży Europejskiej, jeszcze w latach 50. XX wieku. Także cały szereg polskich organizacji, a więc ta działalność obok zdobywania wykształcenia stopniowo, oczywiście poza granicami kraju, ale cały czas ta działalność społeczna. I to w budowaniu tych ideałów, które z naszego punktu widzenia, z mojego także punktu widzenia jako człowieka, także jako polityka, są dla istoty wspólnoty europejskiej najważniejsze. Społecznej nauki Kościoła katolickiego, fundamentów chrześcijańskich, które
ojcowie Europy uważali za właśnie tę najważniejszą podbudowę pod stworzenie wspólnego europejskiego domu, w którym nigdy więcej nie dojdzie już do wojny pomiędzy narodami, pomiędzy wielkimi narodami Europy. Tak patrzyli na to ci, którzy przeżyli bardzo często dwie wojny, i pierwszą wojnę światową, i drugą wojnę światową, i na własne oczy widzieli dramatyczne cierpienia narodów. Po to ją budowali na tych fundamentach, by nigdy więcej wojny nie było. W tym właśnie budowaniu pan prezes uczestniczył. Po to, by później, kiedy przyszedł rok 1989-90, zaraz po odzyskaniu suwerenności, niepodległości prawdziwej przez Polskę, gdy Polska znów wróciła na mapę polityczną demokratycznego świata, bo upadła żelazna kurtyna, by wrócić i by odbudowywać w Polsce prawdziwą demokrację. Taką właśnie demokrację na wzór zachodni, taką demokrację na właściwy wzór europejski, poprzez fundację odbudowy demokracji stworzoną i prowadzoną przez lata tutaj właśnie, poprzez wspieranie ugrupowań patriotycznych, budujących rzeczywiście demokrację, jak Ruch Odbudowy Polski, poprzez działania edukacyjne, poprzez pracę z młodymi ludźmi. W listach, w których wnioskowano o przyznanie panu prezesowi Orderu Orła Białego, jest tak niezwykle ważne dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej stwierdzenie, że jego dziełem życia jest łączenie, poszukiwanie wspólnych mianowników różnych środowisk politycznych, łączenie i współtworzenie, budowanie wspólnoty wokół tych najważniejszych wartości patriotycznych. Stąd pamięć o Wojciechu Korfantym, choćby poprzez jego pomnik we Wrocławiu, w którego stworzenie, w którego zaistnienie tak mocno i tak wiele wysiłku włożył pan prezes. Poprzez pracę dla Rzeczypospolitej, dla ojczyzny przez całe, śmiało można powiedzieć, życie. Od tamtych czasów walki z bronią w ręku po czasy budowania demokracji, kształcenia kolejnych pokoleń młodych do polskiej polityki na pniu chrześcijańskiej demokracji, a więc Polski takiej, jaką mamy dzisiaj. Z całą pewnością ani kapituła Orła Białego, mogę to powiedzieć, ani ja nie mieliśmy cienia wątpliwości, że za taką właśnie postawę, za takie właśnie życie to najwyższe polskie odznaczenie jest absolutnie należne. Jako za życie i postawę wybitną, z absolutnie wielkim wkładem w rozwój nowoczesnej Polski. Takiej, jaką, nie mam wątpliwości, chce mieć większość naszych obywateli. Z całego serca za to dziękuję. Pani minister, pani dyrektor, pani profesor Joanna Wnuk-Nazarowa. To jest jedna z cech wspólnych obojga dzisiejszych naszych bohaterów, że oboje mają związki z Krakowem. Mówię to z nieskrywaną przyjemnością, jako ten, który w Krakowie się urodził, choć wiem, że żadne z naszych bohaterów w Krakowie się nie urodziło, bo pani minister jest z urodzenia gdynianką. Ale to są takie specyficzne, jak na polskie warunki, korzenie, z jednej strony kaszubskie, z drugiej strony góralskie. I to głęboko szlachetnie góralskie, powiedziałbym. Z rodu Krzeptowskich, z największych rodów
budujących kulturę Rzeczypospolitej. I w tej też dziedzinie przede wszystkim pani dyrektor pięknie się Rzeczypospolitej swoją służbą, swoją pracą, swoją służbą państwową, mogę tak powiedzieć, przyczyniła. Z całego serca za to dziękuję. Tak jak było powiedziane wcześniej, nie tylko kompozytor, nie tylko dyrygent, nie tylko pedagog, nie tylko naukowiec, ale także i znakomity menedżer kultury, która włożyła nie do przecenienia wkład w rozwój właśnie w tym aspekcie Polski absolutnie nowoczesnej. Polski, z której tak bardzo często jesteśmy dumni. Czy może wręcz powiedziałbym, każdy, kto to widzi, jest dumny. Szanowni Państwo, dziesiątki utworów muzycznych, instrumentalnych, wokalnych, muzyka do dziesiątków przedstawień teatralnych, lata spędzone na kierowaniu od strony muzycznej Teatrem Ludowym w Krakowie, Teatrem Starym w Krakowie, współpraca wielodziesięcioletnia z Teatrem Stu w Krakowie i z wieloma scenami teatralnymi w całym naszym kraju. Ale nie tylko. To także praca pedagogiczna i naukowa na Krakowskiej Akademii Muzycznej, to wychowanie pokoleń młodych artystów, muzyków, to kiedyś uczenie się i doskonalenie się przy boku niezapomnianego wielkiego Krzysztofa Pendereckiego, to specjalizacja w zakresie twórczości Zygmunta Koniecznego, to wiele, wiele dziesięcioleci przepracowanych w świecie polskiej kultury, w świecie polskiej muzyki od strony twórczej z jednej strony, ale z drugiej strony także i wielkie lata opieki, zarządzania niezwykle ważnymi instytucjami polskiej kultury. To długie lata bycia dyrektorem naczelnym Filharmonii Krakowskiej od 1990 roku do 1997 roku, kiedy pani ówczesna dyrektor przeżyła także i pożar, po którym wydawało się, że Krakowska Filharmonia może się nie podnieść. Tymczasem dzięki opiece, dzięki sprawnej ręce zarządcej menadżerskiej pani dyrektor podniosła się właściwie błyskawicznie. Pamiętam tamten czas, bo byłem tego naocznym świadkiem. To wiele znakomitych muzycznych wydarzeń przygotowanych, za które odpowiedzialność wzięła na siebie pani dyrektor. To później odpowiedź na niezwykle ważne wezwanie państwowe. Zdradzę Państwu tutaj na tej sali tym, którzy nigdy nie słyszeli. Zawsze, kiedy w Pałacu Prezydenckim mam ten wielki zaszczyt i przyjemność, że wręczam nominacje profesorskie, zwracam się z prośbami do Państwa profesorów, do tych, którzy są na, jak to mówię, parnasie polskiej nauki, że bardzo proszę, by pośród kilku rzeczy pamiętali także o jednym, że kiedy byłoby wezwanie do służby państwowej, żeby na to wezwanie pozytywnie odpowiedzieli. Mówię, wiem, że są przecież różne poglądy polityczne, ale Polska jest jedna i proszę, żebyście państwo byli gotowi jej służyć, byście byli gotowi dać Polsce swoją ekspercką wiedzę. Polska tak bardzo ekspertów potrzebuje. Pani minister na to wezwanie odpowiedziała w 1997 roku, przyjmując nominację na ministra kultury i sztuki w rządzie Jerzego Buzka. Funkcję, którą sprawowała przez 2 lata do 1999 roku. W trudnych warunkach, w których wtedy polska kultura cały czas borykając się z brakami finansowymi walczyła o to, by móc się dynamicznie rozwijać.
była realizowana ta służba państwowa. Z niezwykłą godnością, niezwykłą starannością, której najlepszym dowodem jest to, że wkrótce potem, po jej zakończeniu, pani minister objęła dyrekcję Katowickiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I to jest może to, co dzisiaj, patrząc z punktu widzenia tych wszystkich lat historii, jest najbardziej spektakularne. Bo przez te 18 lat, przez które była związana z Nosprą, jak to mówimy, poza wszystkimi niesłychanie ważnymi dla Polski i dla Śląska, dla Katowic wydarzeniami muzycznymi, których były dziesiątki, które tak ogromnie przyczyniały się do rozwoju kulturalnego tego tak ważnego naszego regionu, a który tak bardzo przeobraził się w tym czasie, z tego przysłowiowo-przemysłowego, stając się rozkwitającym zagłębiem także właśnie i polskiej kultury, w najnowocześniejszym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim pod jej ręką powstała wspaniała, niezwykła sala koncertowa, siedziba dzisiejsza Katowickiej Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia. Sala koncertowa Nospry, do której pielgrzymują dzisiaj melomani nie tylko z całej Polski, ale powiedziałbym wręcz z całego świata, bo wiem to po to, by móc w niezwykłych warunkach wysłuchiwać koncertów, w niezwykłych warunkach zarówno jeżeli chodzi o kwestie akustyczne, jak również jeżeli chodzi o kwestie estetyczne. Jest to po prostu wspaniały obiekt. Jest to coś, co jest pomnikiem w jakimś sensie wielodziesięcioletniej pracy dla kultury Rzeczypospolitej, który z całą pewnością zostawi kiedyś po sobie pani minister, pani dyrektor, pani profesor. Myślę, że nie ma już na tej sali nikogo, kto miałby jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy ten Order Orła Białego trafia we właściwe ręce dzisiaj, czy nie. Nie było takich wątpliwości w kapitule Orderu Orła Białego, nie miał takich wątpliwości prezydent Rzeczypospolitej. Pani minister, dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z całego serca za te wszystkie lata pracy dla Polski, za te wszystkie lata tworzenia, współtworzenia polskiej kultury, polskiej muzyki. Proszę o jeszcze, bo wiem, że pani profesor teraz, kiedy zdecydowała się już zakończyć tą aktywną, instytucjonalną działalność zawodową, między innymi zrobiła to po to, by móc spokojnie poświęcić się komponowaniu. Prosimy zatem o jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Stanisława Gebharta. Panie prezydencie, szanowna pani, szanowni państwo, dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Po 80 latach, że tak powiem, moim językiem awanturowania się o sprawę polską, zostało jakoś to uznane. I naprawdę jestem zniewolony, jak to wyrazić wdzięczność panu prezydentowi i państwu za dość nieoczekiwany zaszczyt, który naprawdę przyjąłem z wielkim zażenowaniem, że może za bardzo tą polską łaskawość nadwyrężam. Muszę powiedzieć państwu, że od lat 12, kiedy za czasów okupacji niemieckiej, w myśl zasady, że żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi, starałem się zamiast Pana Boga ja kulę nosić
i przez tych parę lat wojny w różnych sytuacjach, że aresztowany, uciekłem tam dwa razy z więzienia i tak dalej. Cały czas walczyłem z Niemcami o tą Polskę i wróciłem do Polski. Później nie wiem dlaczego bezpieka uważała, że należy mnie aresztować, o czym się dowiedziałem. I uciekłem znowu z Polski, wylądowałem w Anglii, gdzie przesiedziałem cały stalinizm i tam też stworzyłem organizację Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej i organizację europejska, stała się Światowa Organizacja Młodych Chrześcijańskich Demokratów. I zakończę to opowiadanie rokiem 62. Był pierwszy kongres światowy Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Caracas. Caracas w hotelu Humboldt, to jest 2200 metrów nad miastem. Góra, jedna z dwóch Caracas. I w pewnym momencie były pierwsze wybory. Ja byłem wybrany, już taki trochę podstarzały sekretarz generalny. No i dowiedziałem się, że niemiecka delegacja proponuje kogoś innego. No więc starałem się zorganizować, nie kryję jakiegoś własnego poparcia, szczególnie w Afryce, trochę w Ameryce Południowej. I niemiecka delegacja została wezwana do ambasady. Kolejka linowa, byłem jedynym połączeniem. Prosili o przełożenie wyborów. Wrócili później popołudniem. Wycofali swojego kandydata i poparli mnie. Zostałem wybrany. Dowiedziałem się, że Adenauer, czy ktoś z Adenauera interweniował, uważając, że wybranie Gebharda, który jest Polakiem, nie zmienił narodowości, legitymuje się tym, że jest Polakiem, będzie dobrze przysłużyć się polepszeniu, możliwości polepszenia stosunków polsko-niemieckich. I to przeważyło. Tam dość duża dyscyplina jednak panowała w tych niemieckich organizacjach. Bo właśnie delegacja się dowiedziała, że trzeba na Gebharda głosować. Więc to był taki śmieszny moment, bardzo miły, ale smutny w jakiś sposób mego życia. Ja, panie prezydencie, pan prezydent dzisiaj przypomniał całą wielką epopeję naszą polską. I to, że właśnie doszliśmy do momentu, kiedy już właściwie jesteśmy wolni. Mamy wszystko do dyspozycji, co musimy tylko wykorzystać, żeby tą Polskę umocnić i żeby ona rzeczywiście niekoniecznie była ważna dlatego, że możemy dobrze strzelać, ale że możemy dobrze myśleć. I o to bardzo, bardzo prosiłbym Pana Boga, żeby nam pomógł w tym, a równocześnie jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Prezydentowi i szanownym Państwu za to, że postanowiliście uhonorować mnie tymi moimi różnymi awanturami, przepraszam, że tak mówię, na całym świecie, gdzie tam coś w Azji, w Afryce, coś robiłem zawsze, jakoś tą demokrację i tą wolność miałem jako dewizę do mojego działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Joannę Wnuk-Nazarową. Wielce szanowny panie prezydencie, pani prezydentowo, wielce szanowna kapituło, wszyscy tutaj zebrani państwo,
Jestem głęboko wdzięczna kapitule i panu prezydentowi za przyznanie mi tego najwyższego odznaczenia, jakie Rzeczpospolita ustanowiła. Nie ukrywam, że na wieść o tym zadrżało moje serce i umysł i przez wiele dni nie mogłam, jak to się mówi, dojść do siebie. Byłam wszak świadkiem, gdy Order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar. A 6 lat temu tu, w tej pięknej sali, również mój mistrz, przewodnik duchowy, nasza krakowskiego zespołu do spraw interpretacji i analizy muzyki, latarnia jasno świecąca, profesor Mieczysław Tomaszewski. Pozwólcie państwo, że zadedykuję mojego Orła Białego ojcu, mojemu ojcu. On, góral z Zakopanego, pojechał na studia do Poznania, a po ich ukończeniu wybrał się do Gdyni, aby tam pracować w tym fascynującym, nowo budującym się mieście dla dobra II Rzeczpospolitej. Został pojmany w łapance na polską inteligencję od razu we wrześniu 1939 roku i skierowany do budowy obozu koncentracyjnego Stutthof, z którego został przewieziony do Sachsenhausen, a w końcu do Mauthausen-Gusen, okrutne kamieniołomy w Gusen, gdzie można było przeżyć najwyżej parę miesięcy. Ojciec przeżył. Jak to jest, że zdaje nam się czasem, że jest czas, by pozytywiści zabrali głos, a ratunek przychodzi ze strony romantyków. Ojciec krążył od baraku do baraku, recytując Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego, ale także Leśmiana. A wdzięczni współwięźniowie dzielili się z nim tą głodową racją chleba, by dalej podtrzymywał ich na duchu i dawał nadzieję. Cudem uwolniony z tego obozu, nie zaszył się gdzieś w bezpiecznym miejscu, żeby dożyć wyzwolenia. Pojechał do Warszawy przygotowywać, a później wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. Za 10 dni w parku na Woli będą mocowane na drzewach tabliczki z nazwiskami powstańców warszawskich. I znajdzie się tam nazwisko Włodzimierza Wnuka, mojego ojca. Będę tam obecna z moją rodziną. Bo dla mojego ojca życie nie było wartością jako takie. Życie miało wartość na tyle, na ile poświęciłeś go drugim, na ile poświęciłeś ideom, w które żyłeś. Na koniec chciałabym skierować słowo do samego Orła Białego. Jaki jesteś, Orle Biały? Twoja biel to dostojność, niewinność, szlachetność, dobro? Czy może jesteś w krwawym polu srebrne ptasze, jak śpiewałam jako harcerka? Ileż co razy musiałeś ubierać srebrną zbroję, by nas bronić? Rozpościeraj, Orle Biały, swe skrzydła nad nami wszystkimi, nie tylko nad Lechitami, nad wszystkimi tymi, którzy tę ziemię obrali za swoje mieszkanie, a szczególnie nad tymi, którzy tu szukają schronienia. I trzymaj swoją srebrną zbroję pogotowiu.
Dziękuję pani dyrektor. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pierwsza Damo. Zapraszam osoby dekorowane do wspólnego zdjęcia z parą prezydencką. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejną część uroczystości na Placu Zamkowym.